przestrzennego inwestycji w sprawie ustalenia ostatecznej listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2014 rok. Bardzo proszę, Janusz Rosjan. Czy referować, czy nie ma za bardzo co? Tak jak Państwo widzicie, w projekcie uchwały są dwa wskazane zadania. Jest to ulica Bandurskiego, to co zostało przekierowane z remontów na komisję planowania oraz kwestia tego sięgacza przy Franceską numer 13. Jeśli chodzi o kwoty, kwota, jeśli chodzi, taka ewentualnie może być jakaś wątpliwa, jeśli chodzi o Franceską Nulo, wynika to z tego, że z informacji uzyskanej od pani Wyturek, koszt tego zadania wynosił prawie 300 tysięcy. Natomiast pani Ewa napisała nam z mojego, żeby zabezpieczyć 80% tejże kwoty, co i tak jest wyższą kwotą niż tutaj wskazano. Ta kwota, która jest tutaj na tym zadaniu wskazana, jest wyższa niż te 80%, tak po prostu komisja uznała. Dziękuję. Ja dostałam poprawkę do projektu Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2014 rok. W paragrafie pierwszym wykreśla się punkt pierwszy, w zamian dodaje się punkt pierwszy, uporządkowanie terenu przy blokach Mobilska 50-56, tak zwana budowa miejsc parkingowych, rekultywacja zieleni, kwota 250 tysięcy złotych. To jest poprawka pana Dębrzyńskiego. Dlatego ja chciałem zapytać, dlaczego, czy co się stało z pozostałymi zadaniami, dlaczego one wypadły i dlaczego tam wzrosną Mobilską znowu, że nie ma robić. Znaczy chodzi o to, że kwestie było jeszcze tam protokołów, które czytaliśmy ze spotkania i tam było kwestie wskazania właściciela terenu, że który tego pisma teraz nie ma, natomiast chodziło o wskazanie tego właściciela tego terenu. Tak, tam jedne, w tym roku zrobiliśmy analizę tą geologiczną tego terenu, która mówi, że można zbudować oczywiście parki. Jednym przeciwwskazaniem takim rzeczywiście trzeba znaleźć, znaczy nie tyle właściciela, co ktoś, kto podejmie się sprawy, żeby zasypać właz, który prowadzi do tunelów podziemnych. Z tego co wiem, to wspólnota jest zainteresowana podjęciem takiej decyzji i wzięciem na siebie tej odpowiedzialności. I dlatego nie widzę żadnych przeciwwskazań na tego, dlaczego miałoby to nie być zrobione. Znaczy ja mówię, czy dobrze rozumiem, to jeśli dobrze zrozumiałam tą poprawkę, chodzi o to, żeby wykreślić wykonanie remontu chodnika przy Bandurskiego i w zamian za to, tak? Ale przecież ulica Bandurskiego była zgłoszona wielokrotnie. Mówiliśmy o tym, jeżeli jest taka sytuacja, dopiszmy to w punkcie trzecim. No proszę Państwa, no to już, że tak powiem. Pani Małgosiu, dobrze Pani wie, że ulica Mobilska jest postulowana przez Radę Dzielnicy tamtej prewencji? Czyli gdzieś od 8 lat, nie zostało do tej pory nic zrobione. Jedynym krokiem, który podjęliśmy, to dopiero w tym roku zrobiliśmy analizę, która pokazuje, że jednak można rzeczywiście coś tam ruszyć z budową. Jest tam gdzieś na papierze? Jest oczywiście. Było spotkanie, było przeanalizowane. To dlaczego nie wykreślić drugiego, proszę Państwa? Zresztą coś jest nie tak. No. Przecież wydaje mi się, że zachowujmy się naprawdę odpowiedzialnie, a nie w taki sposób, że zwłaszcza że ulica Bandurskiego, było dyskutowane dyskusje na ten temat wielokrotnie, ona znalazła się na liście remontowej, potem została przeniesiona na tą listę w zakresie budowy i przebudowy. No, wydaje mi się, dokładnie. No przecież. No to ma gotowy projekt, a tam była zrobiona analiza, czyli tu są pieniądze, to są pieniądze. No niestety, ale czy zadania się raczej nie zmieszczą na tutaj, dlatego na którym się opłaci. No zgadza się, ale potem zadanie automatycznie przechodzi i to wcale nie jest powiedziane, że. Nie, w ogóle nie było.
czy, proszę Państwa, żebyśmy mieli tą jasność. Projekt tejże uchwały wziął się stąd z informacji uzyskanych przez od ZIKIT-u, czyli od pani Ewy Turek, która wskazała te zadania jako, jako możliwe do realizacji, stąd takie, a nie inne, takie, a nie inne rozdysponowanie tych środków, ta propozycja. Ja oczywiście wskazuję, tylko też jest taka kwestia, że ja mógłbym się lepiej przygotować w tym momencie do obrony Mogilskiej, ale jeśli uchwała jest podawana minutę przed sesją, no to niestety nie jest możliwa, nie jest możliwa obrona sytuacji i przygotowanie odpowiedniej. No ale sam zgadza się, ale jeszcze jest jedna kwestia. Każdy z radnych może uczestniczyć w posiedzeniu każdej komisji, nie są to sprawy jakieś niejawne. Tym bardziej, że w razie czego to przecież i wiceprzewodniczący, czy jest członkiem rady, jest komisji, można przyjść, posłuchać. Także nie są to jakieś sprawy tajne czy coś. Będziesz pani Elżbieta. No mi się wydaje, że taki porządek rzeczy powinien jakiś być zachowany, że była narada w ZIKIT-cie, w tej naradzie uczestniczyła pani przewodnicząca, była poszczona komisja, przewodniczący komisji planowania przestrzennego i komisji infrastruktury komunalnej. I były tam podane informacje, że jest w trakcie opracowywania ekspertyza, prawda? I że ta ekspertyza, jak będzie opracowana, to oczywiście rada ją dostanie i wtedy się podejmie jakieś decyzje. O ile wiem, ta ekspertyza się urodziła, bo to była sesja ostatnich dni, tu mam chyba wczoraj w Radzie i się dowiedziałam, że jest nawet tam, prawda, pani chciała jakieś podpisy. Ale tej ekspertyzy jeszcze nie było. Nie wiem, czy wpłynęła, bo prosiłam, żeby przysłała mailem, bo jeszcze nie w wersji elektronicznej, albo w wersji elektronicznej, no bo, albo zeskanować, albo... I miała ta pani to zrobić, no bo przyszli, żeby się podpisać pod fakturą za ekspertyzę, ale my jej nie znamy. I teraz uważam, że jeżeli ta ekspertyza nawet jest, a z treści tych notatek wynikało, że tam jeszcze jest do ustalenia, kto praktycznie zarządza tym terenem, bo ZIKIT się bronił, że nie oni, czyli że to są jakieś tam części organiczne związane z budynkiem, ale nawet jeżeli się to ustali i to szybko, to później powinien się urodzić jakiś projekt, prawda? Ale nie od razu realizacja, 250 tysięcy na wykonanie czegoś, o czym jeszcze nawet nie wiemy co, prawda? To wydaje mi się, że tutaj... się dowiemy. No, pan chyba żartuje. Nie. To było po prostu wszystko ustalane. Było wcześniej już dużo, wcześniej te pozycje były omawiane. Na ulicy Bandurskiego został opracowany projekt, bo przyszły na wniosek zresztą, prawda, tutaj złożony na sesji, te zadania przeszły do zadań inwestycyjnych. W związku z tym ZIKIT opracował dokumentację projektową na odcinek w tym roku realizowany, jak również na ten następny, który właśnie dotyczy tej parzystej strony Bandurskiego i na tej podstawie to zadanie było planowane już poprzednio w remontach. Zostało to wprowadzone do inwestycji. No to już mogę tak myśleć. Pani Małgosia? No już ujęła to pani Elżbieta. Proszę Państwa, no w takim razie przechodzimy do głosowania nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Za poprawką Łukasza Będzińskiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, cztery, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Jedna wstrzymująca. Poprawka została przyjęta. Ja mam kolejną poprawkę do tego samego projektu. W paragrafie pierwszym jako punkt trzeci dopisuje się zdanie. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia wzdłuż alei przy obrotach działkowych od Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Grochowskiej wzdłuż Białuchy do ulicy Chrobrego to za 15 tysięcy złotych. Dzisiaj właśnie rozmawiałam z panią Ewą, która, ponieważ to zadanie też
było wskazane propozycje zadań Komisji Planowania Przestrzennego i mamy właśnie podjąć decyzję, czy chcemy to zadanie realizować w najbliższych latach. Jeżeli tak, to właśnie kolejna uchwała, kolejny projekt uchwały, który też jest w porządku obrad, to też dotyczy właśnie tego punktu. Wtedy, jeżeli to zadanie chcemy, to w następnym, w przyszłym roku to będzie tylko na projekt 15 tysięcy złotych. Natomiast w 2015 roku realizacja zadania, czyli 65 tysięcy złotych. Nie mam ciekawego. Była kiedyś cena. Nie mam latarni. No, trzy mają być. Trzy latarni za 60 tysięcy. Więcej, siedem chyba było. Siedem było tych latarni. Minimum siedem. Trzy to teraz w sumie nie działające, jedna działa z tych trzech. Siedem chyba powiedzieć metrów tam. Dobrze, Janusz Łyczko. To znaczy, powiem Państwu, że jeśli chodzi o ten wniosek, jest on dla mnie z racji tego, że wczoraj rozmawiałem z Panią Wojtek, zarówno dzisiaj też rozmawiałem. I wczoraj Pani Ewa twierdziła, że to zadanie nie może być realizowane ze względu na problemy własnościowe, że część działek jest właścicieli tych ogrodów działkowych. Dzisiaj już można, więc w sumie to ja nie wiem. Próbować, że ona będzie to wprowadzać, jeżeli się uda. Próbować to można ciasto, a nie dysponować środkami publicznymi. Myślę, że ja bym z tym zadaniem się wstrzymał i poprosił o jasne stanowisko z IKIT-u, czy faktycznie ten teren jest gminny i można na niego postawić. Bo skoro jednego dnia Pani Ewa udziela takiej informacji telefonicznej sprzecznej z następnym dniem, to coś nie jest tak. Dlatego tu tego nie ma ujętego, tylko dlatego, że poinformowała, że jest tam problem. Ale to wtedy nie będziemy realizować tego za 15 tysięcy w następnym roku. Ale myślę, że uchwała powinna być taka, że powinna już... No ale to wtedy ja bym to zadanie wykreślimy. No właśnie chodzi o to, że cały czas coś gdzieś przekształcamy, wykreślamy, zmieniamy, tylko dlatego, że to nie jest tak do końca przygotowane, jak być powinno. Co najlepszym przykładem jest tutaj ulica Mowińska, prawda? Dobrze, to jeżeli już Pan powiedział ulica Mowińska, co Pan ma na myśli ulica Mowińska? Bo nie bardzo rozumiem. To zadanie przy ulicy Mowińskiej, to zgłoszone przez radnego. Dobrze. Ja teraz Panu powiem tak, ja dzisiaj z kolei z Panią Ewą, której rozmawiałem, również rozmawiałem z nią i zadanie proste pytanie takie, bo czy orientuje się, że miejskie przedsiębiorstwo wodociągu i kanalizacji w tym roku będzie wymieniało przy ulicy Mowickiej, łącząc Francesco Nullo, wodociąg. Ona odpowiedziała, że nie. A ja dzisiaj dostałem informację od pana wiceprezesa, pana Mieczysława Góry z MPI-u, że to będzie w tym roku realizowane. Pierwsza część będzie realizowana, także nie wie Ziki, co robi MPLiK, nie wie MPLiK, co robi Ziki, nie wie Ziki, co robi Ziki, i tak dalej, i tak dalej. Także ja po prostu będę się upierał, że tak powiem, no, nie jesteśmy pewni, jakie działki tam są prywatne, jakie nie są prywatne. Postawmy na tych gminnych latarni i niech będzie jasno. Tak samo do czego zmierzam. No. Ulica Mowińska 27 cały czas przez panią Ewę Turek jest negowana z tego tytułu, że 20 metrów gdzieś tam za tym, co my mamy w zakresie zadań, jest prywatne. A 120 metrów jest miejski. Pani Ewa Turek mówi, tego się zrobić nie da. Także też no, urzędnicy do końca też nie wiedzą tak naprawdę, co jest czyje. A najlepsze jest to, że pani Ewa Turek powiedziała dzisiaj, że sprawdzi, jaka jest długość tego chodnika i wcale się nie zgadza, bo ja sobie poszedłem z metrem, zmierzyłem i nie miała racji. Więc nie możemy się bazować na tym, co pani ma tutaj w tym momencie mówi. Ja tak może proszę tak za protokołowanie tego, bo to jest bardzo ciekawa, interesująca wypowiedź, naprawdę. Uważanie czyjś kompetencji. Ale nie, jeszcze jeżeli chodzi o ten temat, to nawet w tej notatce, co mamy z naszego spotkania, co byliśmy wtedy w Sikicie, jest zapisane w punkcie 12 wykonanie projektu i realizacja oświetlenia przy ogródkach działkowych nad Białką.
Realizacja możliwa w cyklu dwuletnim. Projekt 2014 rok, szacunkowa kwota 15 tysięcy. Realizacja 2015 rok, szacunkowa kwota 65 tysięcy złotych. Zadanie należy wprowadzić do WPR. No i jeżeli będą po prostu jakieś komplikacje, no to jeżeli pani Ewa Turek dojdzie ale do tego, to że... było planowane tylko to zerowe w tym roku, nie? To tak było? Było starsze pieniądze 65 tysięcy. To nie jest tak, że to jest zadanie w przyszłym roku, czy tak, tak, jak temat że jest tylko ogłaszona jedna działka w samym środku tej drogi, ogłaszona, czyli to jest prywatne, to już nie do ukrycia. I to mogło stanąć przeszkodę w zrobieniu projektu, ale, no, ale nie taką ostateczną, bo w końcu można z dwóch stron podejść i można z tym właścicielem też uzgodnić. Natomiast w tym roku, jak myśmy rozmawiali, tam to nie było tego kierownika działka decyzji na Europie, Pani Turek w ogóle sama nie widziała, bo jej powiedziano, że w zarządzie obiektu działkowym jest cała ta właśnie droga. Ona taką wiedzą dysponowała. No i stąd się wzięły te właśnie problemy, no ale ja myślę, że ten projekt to można planować rzeczywiście, no bo w końcu czemu nie wiem, to jest ładnie jakiś tam spacerowy. Przechodzimy do głosowania nad poprawką. Jeżeli do wstydzia dotyczy wykonanie projektu i budowa oświetlenia wzdłuż alei przy ogródkach działkowych od Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Grochowskiej z Białka do ulicy Krobrego, pauza 15 tysięcy złotych. Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Kto jest przeciw? Wiosny. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery osoby przychodzą. Poprawka została przyjęta. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Ja bym miała tylko pytanie. Nie chodziło o to, żeby cokolwiek zmieniać tutaj w projekcie uchwały. To chciałam zapytać, bo nie wiem, czy mam dobrą wiedzę odnośnie tego parkingu przy ulicy Skrzatów 3, że podobno zbyt się powiedział, że tam jest za mało mieszkańców, żeby ten parking poszerzać. Bo nie chodzi mi o to, żeby to się znalazło tutaj, tylko żeby to zadanie, jeżeli byłoby możliwe do realizacji, żeby ono gdzieś funkcjonowało, czekało na dalszą realizację. Bo jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, no to jest mieszkańców, mieszkań jest 23, miejsc parkingowych jest 7, faktycznie 3 mieszkania nie mają w ogóle samochodów, ale są na przykład mieszkańcy, którzy w jednym mieszkaniu mają 2 samochody, a w jednym są aż 3 samochody, więc nie wiem, czy ja mam taką wiedzę. Znaczy na tym spotkaniu 13 września w Zygicie w pisanym protokole jest to ujęte, że Zygit podtrzymał swoje stanowisko przekazane do Rady z pismem dnia 29 września 2012 roku, gdzie po prostu mówię zasadność tego wykonania tegoż zadania. Natomiast jeżeli pani Mario, pani chciałaby pani się zaznajomić, to myślę, że to jest kwestia tylko paru minut, żeby znaleźć to pismo. Ale to już nie na sesji, to może później. No, tam powiedzmy od 12 roku też sytuacja się zmieniła, prawda? Bo to podtrzymują stanowisko z 12 roku, a wiadomo, że to samochód przybywa, a miejsc parkingowych jest tam dokładnie 7. Jeszcze mogę coś powiedzieć, bo ja pamiętam się na razie, że pani, że właśnie stwierdził, że niedawno, to tylko niedawno, był tam robiony, była przeprowadzana ta ulica poprzedniej kadencji, bo tego nie wiem, ale... To była wykonana, no właśnie, że ona była budowana jakby no, w konsultacji z mieszkańcami. Czyli, że, ale nie chodzi o to, że tam kwestionuje ilość parkingów czy coś, tylko że to niedawno były środki inwestycyjne na to budowę. I teraz no, z tego względu też nie bardzo chcę na razie przynajmniej to ruszyć. Po prostu no, 5 lat temu prawdopodobnie no, projekt
tam zaplanowało. Że tam się nic nie zmieniło. Tak, bo ilość no, przybyli ci socjalni, no, którzy też mimo małych środków, ale mają samochody. Natomiast rozumiem. Czyli ono w ogóle wypadło, już nie będziemy go w ogóle nigdy procedować. Czy, nie, no czy on nie sobie tam... Przepraszam cię, ja mogę... No, nie należy to zadanie do tego projektu. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania po poprawkach. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy,